Kochani, witam wszystkie skorpiony na moim kanale. Dziś, jak już widzicie po tytule, czytanie dla Was na miesiąc lipiec. Czytanie dla Was, karta anielska plus orakle miłości przy karcie anielskiej oraz najważniejsze informacje dla skorpiona w miesiącu lipcu. Czego skorpion być może powinien unikać, na co uważać, na czym się skupić, tak? Kochani, sprawdzimy też, czy jakieś karty mają informacje ważne dla Was, jeżeli chodzi o miesiąc lipiec. Tak jak już mówiłam, zaczynamy od karty anielskiej przy Was, kochani, i sprawdzamy, co dla skorpiona karta anielska ma do powiedzenia w miesiącu lipcu, jaką chce dać wskazówkę, informację przy Was. Kochani, pamiętajcie, czytanie jest czytaniem ogólnym, nie z każdym może rezonować. Sprawdzamy, co przy skorpionie... Jedną kartę mamy i sprawdzamy, co przy skorpionie karta anielska będzie chciała Wam jeszcze pokazać, jaką dać informację dla Was w miesiącu lipcu. Kochani, miesiąc lipiec dla Was daje, otwiera, może nie otwiera, znaczy nie daje, przepraszam, otwiera, otwiera nowe możliwości. Dla części z Was w kartach pokazuje się rozwiązanie Waszych problemów, rozwiązanie, zostawienie za plecami spraw, które Was nurtują, które Wam ciążą, które Wam na ten moment przeszkadzają. Nadarzy się okazja do poszerzenia lub, tak, do poszerzenia kręgu znajomości lub znajomych. Dla części z Was widać w kartach, co oznacza karta kompromisu tutaj akurat, iż pewne sprawy rozwiążą się same lub neutralnie dla Was. Czyli ani na Waszą korzyść, ale też nie przeciwko Wam. Sprawy się rozwiążą, nie widzę komplikacji przy Waszych sprawach. W miesiącu lipcu dla skorpiona, miesiąc w ogóle lipiec dla skorpiona będzie miesiącem takim, nieraz to powtarzam, miesiącem równowagi. Miesiącem pozałatwiania, rozwiązania spraw, które skorpionowi na tą chwilę ciążą, są problematyczne, stwarzają problemy lub ciągną za sobą jakieś inne problemy. Jeżeli skorpion w miesiącu lipcu odczuwa wciąż jakieś zobowiązania na swoich plecach, część zobowiązań zostanie dla skorpiona za plecami. Czyli miesiąc lipiec rozwiąże wiele spraw, które Wam po prostu ciąży na ten moment. Kochani, sprawdzamy orakle miłości dla skorpiona. O, zobaczcie. Kochani, karta przy Was pokazuje, iż możecie być w relacji, która przysparza problemów. Co to oznacza? Jak najbardziej wychodzi mi relacja karmiczna. Czyli jeżeli nie wiecie, relacja z poprzedniego wcielenia, przepracowywanie własnych obaw, lęków i uczuć z Waszej przeszłości. Karty wskazują, iż osoba, która albo jest przy Was, albo się przy Was pojawiła niedawno, lub jeżeli jesteście w jakiejś relacji, jest osobą z Waszego poprzedniego wcielenia lub tak samo jak Wy nie potrafi przepracować swoich uczuć. Jednakże, powiem Wam szczerze, tu jest karta ogromnej chemii i przyciągania i potrzeby bycia blisko tej osoby, co oddziałuje w dwie strony, bo przy tej karcie, jakby to Wam powiedzieć, karta działa w dwie strony, w Waszą i osoby, która jest przy Was. Kochani, co jeszcze? Dla części skorpionów na horyzoncie pojawi się ktoś nowy, pojawi się jakiś flirt lub romans. Ten romans może trwać od jakiegoś czasu lub w miesiącu lipcu się pojawi przy Was, tak? Kochani, karta tutaj przy uczuciu, przy miłości, przy sprawach rodzinnych każe lub nakazuje lub daje wskazówkę dla skorpiona, iż skorpion powinien z pewnymi decyzjami zaczekać, na pewne decyzje jeszcze, może pewne decyzje jeszcze przemyśleć, wstrzymać się z pewnymi decyzjami, gdyż na ten moment jeszcze nie jest odpowiedni czas i godzina na tą decyzję. Najpierw mi tu wychodzi, że muszą się wydarzyć jakieś rzeczy, które skorpionowi coś uświadomią, dadzą coś do zrozumienia, coś wyjaśnią lub zdejmą tak zwane różowe okulary na życie.
Tak mi tu w kartach wychodzi. Ja teraz, kochani, sprawdzę, co jeszcze przy Skorpionie się zadzieje w miesiącu lipcu. Kochani, może nie tą talią, może tą talią. Zobaczymy, jakie informacje karty dadzą, na co Skorpion powinien uważać w miesiącu lipcu. Na co Skorpion powinien uważać, jeżeli chodzi o miesiąc lipiec. Z tego, co mi wychodzi, to na finanse, na jakiś wydatek, na sprawy urzędowe lub sądowe przede wszystkim. Powinien być czujny, trzymać rękę na pulsie, powinien się zastanowić, jak podejść do pewnych spraw, szczególnie urzędowych, sądowych. Widzę wydatek, wydatek finansowy, no wydatek raczej jest finansowy, tak? Ale no widzę, że Skorpion musi uważać na finanse, bo szykuje mu się w miesiącu lipcu jakiś konkretny wydatek. Tak mi tu w kartach, kochani, się pokazuje. Skorpion powinien też uważać na jakiś wyjazd. Powinien uważać na jakiś wyjazd i na osoby, które nie do końca są szczere wobec Skorpiona. Dla części z Was mi tu wychodzą osoby spod znaku raka, spod znaku wodnika, spod znaku koziorożca. Kochani, te osoby, oczywiście dla części z Was, wychodzą jako osoby patrzące przez pryzmat własnej korzyści na znajomość z Wami lub na kontakty z Wami, utrzymywanie kontaktów z Wami, relacje między Wami. Tak mi tu w kartach wychodzi. Kochani, szczególnie mi tu karta pokazuje, iż Skorpion powinien być czujny, jeżeli chodzi o finanse, bo mi się tu szykuje jakiś wydatek w lipcu przy Was. Dobra, patrzymy dalej. Było na co uważać powinien Skorpion, być może czego Skorpion powinien w miesiącu lipcu unikać. Kochani, karta pokazuje, że Skorpion powinien unikać osoby z jego przeszłości. Jakaś osoba, kobieta lub mężczyzna, będzie chciał w miesiącu lipcu odnowić znajomość między Wami, odnowić relacje między Wami. Relacja mogła być romansowa. Ta osoba będzie chciała powrócić do Waszego życia, z Waszej przeszłości, powrócić do relacji między Wami. Ta osoba może wprowadzić chaos w Wasze życie, zamieszanie, zagmatwanie, skomplikować trochę sprawy w Waszym życiu osobistym, tak? Tak mi wychodzi. Zobaczymy jeszcze jakieś ważne informacje, czy karty Wam pokażą tutaj na miesiąc lipiec. Karta pokazuje, iż Skorpion niepotrzebnie, wiecie co, jakby Skorpion nie wyciąga wniosków z przeszłości, z popełnianych w przeszłości błędów. Możecie znów stanąć przed wyborem i staniecie przed ryzykiem związanym z tym wyborem. Żeby to jasno Wam tutaj zdeklarować, taka sytuacja, jaka nastąpi w lipcu przy Was, nastąpi raz jeszcze. Sytuacja się powtórzy, koło się zatoczy. Tylko Ty, Skorpionie, będziesz mógł się zastanowić, czy jeszcze raz podejmować taką samą decyzję. Dla mnie tu wychodzą sprawy bardziej zawodowe, ale też i trochę uczuciowe lub rodzinne. Tu będzie jakieś ryzyko. Ryzyko z podjętym wyborem. Zastanów się, czy gra jest warta świeczki. Tak powiedziałabym to w skrócie. Kochani, jeżeli Skorpion myśli o zakupie, sprzedaży domu, powinien się jeszcze wstrzymać. Natomiast przy Skorpionie widzę bardzo fajny wyjazd, miło spędzony czas lub jakąś podróż, tak? Skorpion powinien również w miesiącu lipcu uzbroić się w cierpliwość, gdyż jakieś plany nie pójdą po Waszej myśli. Coś się odwlecze w czasie, przesunie w czasie dla Was, kochani. Co ukryte, co schowane na miesiąc lipiec przed Skorpionem?
Skorpion musi zwrócić szczególną uwagę na jakieś sprawy związane z aspektem zdrowia swojego lub osób mu bliskich, gdyż mi tu wychodzi, iż możecie mieć jakieś dolegliwości albo problem, szczególnie na jakimś wyjeździe. Poza domem może się coś przy Was wydarzyć. Wiecie, że ja kart na zdrowie nie stawiam, ale zawsze Wam powtarzam w każdym prawie filmie, w którym wychodzi mi karta związana ze zdrowiem, że jeżeli karta daje informację, to ja ją przekazuję. Nie zadaję pytania bezpośrednio o zdrowie, ale jeżeli w drugą stronę karta mi daje taką informację sama, to ją Wam przekazuję. I tu dla części z Was, bo przypominam, czytanie jest czytaniem ogólnym, przy Skorpionie, na jakimś wyjeździe lub poza domem może się Wam coś zadziać związanego z Waszym zdrowiem. Coś, co odwlekacie, przesuwacie w czasie, na czym się nie skupiacie lub co lekceważycie. Zanim Skorpion pojedzie gdziekolwiek, a ma jakieś właśnie odczucie dyskomfortu związanego ze sprawami zdrowotnymi, powinien to, co Was niepokoi, sprawdzić. O, może tak Wam powiem. Bo możecie mieć jakiś problem. Wyjazd się może nie udać lub pokrzyżują Wam się plany przez jakiś aspekt zdrowotny między Wami, tylko dla Was po prostu. Tak? Tak mi to w kartach wychodzi. To może się też tyczyć jakichś osób Wam najbliższych, kogoś z rodziny. Musicie być czujni i trzymać rękę na pulsie, tak? Tyle, kochane Skorpiony, dla Was ode mnie w miesiącu lipcu i od moich kart. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za czas poświęcony oczywiście moim kartom i mi, gdyż ja jestem tylko jakby, przekazuję tylko to, co one do mnie mówią dla Was. Jeżeli czytanie Wam się podobało, dzielcie się moimi czytaniami, udostępniajcie moje czytania, subskrybujcie, komentujcie. Ja zapraszam Was serdecznie do innych czytań na moim kanale, które już są dostępne. Słyszymy się, kochani, w kolejnym czytaniu. Pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć!